aż 265 miliardów euro, to jest ta wartość plonów, które zawdzięczamy właśnie dzięki zapylaniu, czyli dzięki między innymi pszczołowatym, bo w zapylanie są zaangażowane różne owady, ale tutaj czy pszczoła miodna, czy pszczołowate, czyli między innymi trzmiele, czy dzikie pszczoły odgrywają ogromną, prawdopodobnie największą rolę. Świadomość jakby ogromu właśnie tych plonów, które zawdzięczamy pszczołom, powinna już nam jakby pewną lampkę zapalić w głowie. To jest wartość jakby, którą trzeba będzie ponieść, jeżeli tych pszczołowatych nie będzie. Natomiast też szczegółowe wyliczenia są bardzo trudne, bo jeżeli nie będzie pszczół, prawdopodobnie będziemy musieli zapylać samodzielnie albo wymyślić inną technologię, być może kosztowną, być może nie, to też jest trudno ocenić, która będzie pozwalała właśnie na zastąpienie tego zapylania prowadzonego dzisiaj, realizowanego przez pszczołowate. Zdecydowana większość z nas, bo 94%, uważa, że powinniśmy pszczoły objąć ochroną, troszczyć się o nie i prowadzić działania, również edukacyjne, na ich rzecz. Aż 84% z nas zauważa zjawisko wymierania pszczół, a z kolei 3/4 z nas uważa, że rzeczywiście, jeżeli nie będzie pszczół, człowiek sobie nie poradzi. Są to rzeczywiście dane pocieszające, że mamy taką świadomość, natomiast pytanie jest takie, czy i ile robimy, ile każdy z nas robi na rzecz pszczół rzeczywiście, żeby zapobiegać w przyszłości kłopotom. Na przykład blisko połowa z nas nie ma świadomości, że tworzenie sztucznych gniazd, czyli miejsc, gdzie pszczoły mogą sobie zakładać właśnie czy swoje gniazda, mają swoje miejsca schronienia, może pomóc. Tak samo blisko połowa z nas nie ma świadomości, że utworzenie dzikiego zakątka w ogrodzie będzie już dla pszczół, dla pszczołowatych generalnie, bo tutaj mamy również na przykład trzmiele, będzie dla nich wielką pomocą, bo będą miały swoje miejsca właśnie do schronienia i miejsca lęgowe.